darling hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a przepraszam, nie kolejnym, pierwszym z gry Gothic 1. Jak możecie prawdopodobnie usłyszeć, nagrywam na całkowicie innym mikrofonie, ponieważ wyjechałem do Polski i mam całkowicie inny setup, inny mikrofon, mam laptop, dlatego też niestety nie będzie żadnego Overwatcha ani nic. Mam parę pomysłów na serię, niestety muszę przerwać te serie, które robiłem wcześniej, bo nie pójdą mi na laptopie, ale jak wrócimy do Anglii, to sobie z powrotem je wznowimy. A na teraz, póki, tylko jeszcze stopę włączę, bo zapomniałem, nie mam co robić, nie mam filmu, bo niestety nie udało mi się, a nagrałem sobie na laptop, ale nie udało mi się je przywieźć ze sobą, to skakujemy do Gothica. Gothic w top 3 moich gierek, takich ulubionych, się znajdzie. Gothic świetna giera. Naprawdę klasyk, więc zaraz zobaczymy. Skoro filmik też się wam... The Kingdom of Mortana, united by King Robar II. During the long years of his reign, he was able to defeat all foes of his realm. All except one. The orcs took its toll, and the prisoners of the realm were to pay the price. The king needed swords for his army, and every man guilty of a crime, no matter how insignificant, was forced to work in the ore mines of Corinus. To make it impossible for them to escape, the king sent out the best magicians of the kingdom to create a magic barrier around the entire valley. I was one of them. Something disturbed the delicate structure of magic. We were trapped inside our own barrier. 1 second of negligence was enough for the prisoners. Corinus was now under the control of the convicts. The king had no choice. He had to negotiate. He needed the ore. Month after month, the king supplied everything the prisoners needed. Month after month, they brought the ore to the edge of the barrier in exchange. Until the present day, another convict was brought to the cliff. He did not know, but he would change everything. In the name of King Robar II, bearer of the Scepter of Verant, I sentence this convict to... Stop! Convict, I've got an offer to make you. This letter must reach the leader of the Magicians of Fire. You're wasting your time. You may choose your own reward. They'll give you anything you ask for. Very well, I'll take your letter. On one condition. Spare me the rest of his nonsense. How dare! Keep silent! Right, send him in. Welcome to the colony! That's enough. Leave him alone. And now scram! Get up.
tak. I'm Diego. I'm not interested in who you are. You've just arrived. I look after the new arrivals. That's all for now. If you plan to stay alive for a while, you should talk to me. But of course, I won't keep you from choosing your own destruction. Well, what do you think? Okej, dajmy skończyć mówić, bo to wyjaśnić. Zrobili karierę, coś poszło źle, nie można wyjść i teraz nas tu wrócili. Okej, what do I need to know about this place? We call it the colony. You'll know already that we produce ore for the king. Well, at least we do, in the old camp. There are three camps within the barrier. The old camp is the biggest, and it was the first. How do I get to the old camp? You just follow this path. The old camp is the next reasonably safe-looking place you'll come across. There are a lot of wild beasts between the camps. You'd be mad to walk around without a weapon. Where do I get a weapon? When you get to the old mine, have a look around. I'm sure you'll find something useful. The mine is easy to find. It's just a few meters along the canyon. Why did you help me? Because you needed help. Otherwise, Bullet and his boys might have killed you. And I couldn't just stand by and watch. Because I came all this way to make a suggestion. A suggestion? Yes. After this little incident with Bullet and his guys, you should be aware now that you need protection. Everyone who arrives here has a choice. There are three camps in the colony, and you'll have to join one of them. I'm here to show the new ones that the old camp is the best place for them. Where's Bullet now? He and the others bring the goods from the outside world into the camp. You'll find him there. But if you plan to fight him, be careful. He's an experienced warrior. I have a letter for the High Magician of the Circle of Fire. Really? I was given it by a mage shortly before they threw me in here. You're lucky I can't afford to show my face around the mages anymore. Anyone else would gladly slit your throat for that letter. That's because the mages pay their couriers a lot, and most people here don't have anything. If I were you, I'd shut up until I met one of the mages. Although in your situation, that's not likely to happen. Why not? The mages are in the castle in the old camp. Only Gomez's people are allowed to enter the castle. Who's Gomez? Gomez is the most powerful ore baron. He's the boss of the old camp, the most powerful man in the colony. Let's assume I want to join his people. What do I need to do? At the gate of the castle, you'll find a man called Thoris. Tell him Diego sent you. Thanks for your help. We'll meet in the old camp. Tak, chapter pierwszy, Welcome to the Colony. Ja chcę szybko z nim pogadać, bo jak pójdziemy do miasta, to będziemy się z nim spotkać. The old camp. Tell me something about the old camp. It's the biggest and most powerful of the three camps. Gomez and his guys control the camp, and thereby the whole ore trade. Once a month, the king sends us everything we need. We've got the old guy in our grip, you understand? He sends us wine, bread, meat, weapons, everything. You can also get some of it. All you have to do is join Gomez's people. What about the two other camps? The two other camps split up to pursue their crazy escape plans. There's the new camp in the west of the colony, where the mages think they can just detonate the barrier as soon as they've scraped enough ore together. And then there's the sect loonies in the east. Their camp is in the middle of the swamp, and they're praying to their idol to set them free. He hasn't responded so far. If I were you, I wouldn't waste my time on those madcaps. Tell me more about the barrier. There isn't much to tell. It's impenetrable. What happens if I just walk out of here? The last one who tried that reached the other side a dead man. This damn barrier lets you in, but you'll never get out of here.
If there's a way out, I'll find it. You're already in a rush to get out of here? But you've only just arrived. Take care. Tak, tak, tak. Więc teraz tak. Ja grałem w Gothica wiele razy, więc wiem, jak to wszystko działa i tak dalej. Ogólnie, jak chcecie wiedzieć, to na jakich ustawieniach sterowania gram, to gram na sterowaniu alternatywnym. Tak jest po prostu prościej dla mnie. I teraz tak, w sumie to niedawno przechodziłem tą gierkę. Skończyłem w sumie wczoraj, bo jeżeli dobrze pamiętam. Bo chyba nawet dzisiaj też to skończyłem trochę. I szczerze mówiąc, nigdy nie zrobiłem, że jak grałem, to byłem w sekcie, obozie sekty. I tam szczerze mówiąc, jeżeli gracie wojownikiem, to tam dostajecie najlepszą zbroję, jaką możecie dostać tylko dla wojownika. Więc to jest taka ciekawostka. Najlepszą zbroję oczywiście, którą możecie dostać z jakiegoś obozu, którego dołączycie. Tutaj chrząszcze, trzeba je rozwalić, pierwsze doświadczenie. Dobra, poszło. Mięso weźmiemy, bo mięso leczy, przy okazji z tego co pamiętam mamy zadanie na to mięso. I co mi się bardzo podoba w jedynce, a niestety w dwójce tego nie ma, że do wszystkich obozów możemy pójść, wypełniać questy, które trzeba zrobić, żeby się dostać do tego obozu. A potem, jak już wszystko zrobimy, możemy wybrać, do którego chcemy iść. Tak naprawdę dostaniemy 3 razy więcej doświadczenia, niż sobie wybierzemy na początku, że chcę iść do tego obozu i będę robił questy tylko z tego obozu. Więc to jest bardzo ciekawe. No a ten pierwszy odcinek niestety zbyt długiego nie mogę zrobić, bo nie mam za dużo czasu, za niedługo obiad będzie i tak dalej. Teraz jeszcze mam bardzo mało czasu, więc nie wiem, jak to też będzie z odcinkami. Ja tego będę mógł, to będę rzucał. O tak. Teraz sobie szybko weźmiemy tą broń. A tak, tu widzicie moje save'y. Tam na dole macie save. Nazwę Crash, bo jak jesteście na tym moście na samym końcu, ci co grali to wiedzą, a się crashuje gra. I chciałem po prostu znaleźć sposób, jak to ten, jak to naprawić i znalazłem. Oczywiście miecz jednoręczny trzymam w dwóch rękach, bo nie mam zielonego pojęcia, jak się posługiwać mieczem. Zapiszę sobie jeszcze raz. Trzeba naprawdę tutaj uważać na samym początku, bo nie jest jakoś strasznie prosto, a każde obrażenie, które dostaniemy, to musimy się leczyć. A te wszystkie lecznicze rzeczy, które mamy, to akurat są dość cenne na samym początku, więc lepiej naprawdę nie używać, jeżeli można. Teraz tak, jest tu parę sekretów, o których możecie nie wiedzieć. Na przykład kolejny sekret. Tu u góry można wejść, tam na samym tą górę. To w sumie to zrobimy. A, jeszcze pochodnie. Wszystko wziąć trzeba, bo potem się sprzeda. Ja się tylko zobaczę. No spokojnie, mamy czasu. Tu nic nie ma więcej. Idziemy teraz tutaj, będziemy się spinać. Od razu mówię, jakby ktoś się pytał, teraz mam mikrofon z kamerki internetowej, więc no... używam Audacity, więc coś się postaram to polepszyć i tak dalej, ale nie wiem, jak to będzie. Biegniemy. Kurde. Obrwałem. No niedobrze, niedobrze. To jest 10 HP, 10 HP. Okej, a tu weźmiemy, zjemy sobie. I zapiszemy. Teraz tak, idziemy tu dookoła. Bo tutaj dostajemy dużo expa, zwłaszcza na początku to exp jest ważne, z tym sobie sprawdzę. Na razie z tym żadnej gildii, level mamy zerowy, poczynniejszy 400 expa do levelu, okej. Okay. Co mi się zastanawiam, bo w
chciałbym w tym let's playu dołączyć do nowego obozu. W sumie najlepiej. Tak, jest najlepiej, ale nie wiem w sumie, czy zostanę magiem, czy nie. Bardzo bym chciał, bo dawno nie grałem, a mag w tej grze jest OP. Więc to się w sumie jeszcze zobaczy. Na pewno dołączę do nowego obozu. To 100%. Ale czy zostanę magiem, to nie wiadomo. Okay. Znowu będzie kłopot. Dobra, trzeba go kupić. Dobra, padli. Jest okej. Możemy pozbierać. Nie chcę mi się liczyć, no. Jeszcze 290 ekspa będzie level. Takie coś naprawdę jest ważne, zwłaszcza na początku, bo będziemy mogli się szybciej nauczyć niektórych rzeczy, a podstawą, którą będziemy musieli się nauczyć, to jest broń jednoręczna. Najlepiej na drugi poziom od razu, jak dam radę, ale przynajmniej na pierwszy. To jest takie minimum, które trzeba wiedzieć. No niestety z magiem jest taki problem, że długo schodzi, żeby zostać tym magiem, ale jak już się zostanie, to jest się OP. Okej. Tutaj tylko sobie zjemy. No. Tutaj jakbyście zastanawiali się, co to było, to babcia przyszła do mnie na chwilę. Ale zaraz to skończymy odcinek, więc ma jeszcze jakieś 3 minutki myślę. Bo tu chciałem tak do 20 minut maksymalnie. Bo za dużo nie zrobimy. Dobra. Ten palu. Tu chyba nawet z tego spider możemy dosyć lepszy miecz, ale to nie jestem pewien. Trzeba zbierać jak najwięcej, bo naprawdę nie chcę kupować strzał, bo to trochę jednak trzeba. I bardzo mi się podoba w sumie ten system, który jest tutaj w dwójce, już jest ten system słabo zrobiony, jeżeli chodzi o kupowanie rzeczy i tak dalej, bo tutaj po prostu się wymieniamy, żeby była ta sama... ta sama cena za te rzeczy, które damy gościowi i te rzeczy, które on ma dane, które chce od niego. A no w dwójce to trzeba już płacić za wszystko pieniędzmi, więc to jest takie trochę. No okej, idziemy na dół. Skaczemy, żeby się szybciej przemieszczać. W sumie później wstawimy akrobatykę. To dopiero będzie szybkie przemieszczanie się. Tak naprawdę to dopóki nie zdobędę akrobatyki, to ja w tej grze jestem naprawdę. Się nie da wręcz poruszać. Tylko nie spadnie, o Boże. Ksapa to już był ponad, jak się nie bardzo wpisałem. Ogotik to jest niestety jedna z tych gier, która ma 0 autosave'ów. Możemy zapisać w każdej chwili, ale trzeba zapisywać. My musimy to zrobić. Hey you, what do you want? I want to warn you, if you continue this way, you'll be entering our hunting ground. What do you hunt? Mostly scavengers. There's a lot of meat on them. Besides, it ain't too hard to get them, once you know how. Really? Ask my friend Drax here. He knows more about these things than anyone. Why is this area so dangerous?
You've just arrived, haven't you? There are different areas in this colony which are all more or less dangerous. The paths between the camps are quite safe, but even there you might come across some wolves which look on you as easy prey. And that's exactly what you are until you get a proper weapon and armor. Where can I get better equipment? The nearest place is that old camp. Just follow the path that brought you here. But you can get the stuff cheaper in our new camp, provided you know the right people. If you go to the old camp, ask for Mordrag. He's one of us. For just a little ore, he'll sell you the proper goods. Tell me more about the areas of the colony. If you travel between the camps, you'll need a map to distinguish paths and dead ends. Dead ends often lead you to dangerous canyons where you encounter creatures you'd better avoid. Do not enter the old ruins. There are too many around here, and most of them are old fortifications dating back to the time of the First Orc War. Some are abandoned orc dwellings. There are often orcs in those ruins, or even worse creatures. Okay. Why? Doesn't he... Dobrze jest to wiedzieć, jak wygląda jakieś wpisy w dzienniku, to dobre, ale nie ma sensu tego słuchać, zresztą jest po angielsku, więc... Scavengers, that's what we call the big bird. Znaczy, żeby nas czegoś więcej nauczył, to będziemy musieli mu zapłacić, okej, okay, stoper, a będziemy musieli mu zapłacić rukami rudy i jeszcze potrzebujemy skill point, a to się dostaje za level. Bodajże za jeden level z tymi 10 skill pointów, ile dobrze pamiętam. Ile potrzebują się 20, no spoko. To wiecie co, załatwię sobie tutaj tego jednego serwojada. Dobra, paluch, bieramy mięso, bo mięso jest przydatne. A, zabili go, kurde. O to właśnie chodzi, że jak nie macie kogoś kompana ze sobą, to wszystko co zabijecie, nawet jak raz uderzycie, oni zabiją. Cała XP teoretycznie dla nich, nic dla ciebie się nie dostaje. Jak macie kompana, to po prostu możecie stać za nim, on jest prawdopodobnie nieśmiertelny, to... stoicie, czekacie, aż zrobi całą robotę. Dobrze, pójdziemy sobie do miasta i... Miasto. Mówię, że to miasto to jest obóz. I zakończymy sobie... Where do you think you're going? To the camp. You ain't come to make trouble, have you? Diego says I'm to meet him in the camp. Okay, Tak, Diego to ważny gości, wszyscy go respektują, to jak powiemy, że my od Diego, to bez żadnych problemów. Okej. To co, to tutaj zakończymy odcinek, dziękuję wszystkim. Też się zrobiłem, mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w tym odcinku. Cześć, pa.